Siemaneczko, cześć, witam, to jest Swiss, zapraszam do kolejnego filmiku z Lost Ark. I dzisiaj chcę tylko powiedzieć o czymś, co jest spoko i istotne i warto wiedzieć. Także mowa tutaj o tym, jak zdobyć więcej złotych biletów, więcej biletów na Hall of Silence, które pomogą nam zdobyć więcej lipstonów, bo oczywiście z ukończenia Hall of Silence otrzymamy lipstony. Będzie to 56 sztuk na drugim tierze, więc pierwsze miejsce, w którym zdobywamy złote bilety, tudzież to też są złote bilety. Bilety, które pozwolą nam wejść do kostki lub na boss rush. Oczywiście z zabijania czempionów na dungeonach, czyli to będą te większe stwory zaznaczone na żółto. Natomiast jeszcze możemy też mieć szansę i możliwość uzyskania takowego biletu ze skrzyni. Gdzie jest skrzynia, mam dwie skrzynie, także możemy to wykupić od takiego NPC u Rudego, Rudy. I mamy Sylamal Bloodstone Exchange, tutaj mamy wymianę Bloodstone'ów. Bloodstone'y otrzymujemy z gildii, także jak wciśniemy sobie Escape, to mamy tutaj gildię po prawej stronie, jak wciśniemy sobie gildię, to automatycznie każdego dnia, codziennie po wejściu w to okno gildii otrzymamy Bloodstone'y i tu jeszcze mamy coś takiego Guild Donation, czyli robimy donację, dotację na gildię, która powoduje to, że zwiększa poziom gildii. Ja akurat mam gildię samą swoją własną, więc zanim ja będę miał poziom trzeci, to ojojoj, jest raz na winę jeszcze, po co są poziomy potrzebne. Ale w ogóle na rozrachunku, jak ktoś gra casualowo, tak jak ja, to tak naprawdę nie musi być w gildii. Aczkolwiek nie przeszkadza być, bo wtedy można więcej wykupić u NPC ze sklepu, bo im wyższy poziom gildii, tym więcej rzeczy możemy wykupić ze sklepu. Także robimy guild donation, możemy dać srebro, możemy dać złoto, jak ktoś jest bogaty. Ja niestety nigdy nie byłem i nie będę, więc złoto nie będę wyrzucał, nie będę inwestował, ale srebro codziennie, why not? Także mam gildię zrobioną w taki sposób, że wszystkie moje alty mam wrzucone w tą jedną gildię i codziennie mogę wejść i sobie zdonatować. Wtedy dzięki temu uzyskujemy bloodstone'y. Jak widzicie, ma 6650 kamieni, Sylamal Bloodstone, po prostu nazywajmy ich Bloodstone, i te kamienie możemy zamienić, wykupić sobie za rzeczy ze sklepu. Jak widzicie, mamy butelki doświadczenia, więc warto wejść naszą główną postacią i wykupywać to doświadczenie. To oczywiście jest resetowane w każdy czwartek. Tutaj mamy skrzynię ze srebrem, to jest bardzo spoko, aczkolwiek oczywiście w tym filmie chodzi nam o dokupienie skrzyni z ticketami, z biletami wejścia na Hall of Silence, na Boss Rush albo na kostkę. Natomiast jak już jesteśmy tutaj, to jeszcze sobie zrzucimy okiem, co można dokupić. Można sobie dokupić materiały rzemieślnicze, można sobie dokupić kryształy, które nam pomogą oczywiście w przekuciu przedmiotów. Jak widzicie, jest tier pierwszy, jest tier drugi, jest tier trzeci. Oczywiście im wyższy poziom będziemy mieli gildii, tym więcej będziemy mogli wykupić. Także tutaj mamy poziom drugi, jest wymagany, tutaj jest poziom czwarty. Ja niestety mogę tylko wykupić z pierwszego. Także może jest warto być w jakiejś dobrej gildii. Może nie tyle co dobrej, tylko po prostu, żeby było dużo osób, bo wiadomo, że więcej osób, co systematycznie będą mogli progresować tą gildię, będzie szybciej. Więc jak będzie więcej osób, to będzie szybciej, bo wydaje mi się, że jeżeli systematycznie ktoś gra, to można mieć samemu gildię i samemu robić progres, tylko że trzeba było mieć wykupione dwie zakładki z postaciami. Wtedy byśmy mogli mieć we własnej gildii, własno założone gildii 12 postaci, tak? Bo mamy 6 slotów, 6 miejsc na pierwszym pasku i na drugim. Ale tylko tak dla przykładu mówię, że można samemu, jeżeli nie macie sposobności tam, żeby dodać gdzieś się do jakiejś gildii, to możecie zrobić samemu. I też dajemy radę. Dobra, także tutaj co chciałem powiedzieć, najważniejsza rzecz to entrance ticket ze skrzyni. I ja już sobie wykupiłem skrzynię, jak widzicie, mam dwie. Można wykupić jedną na poziomie drugim, na poziomie trzecim. Przepraszam, na poziomie pierwszym chyba. Ja się już nie wiem, który trzeba mieć poziom. Czy drugi, czy pierwszy? Czy jest napisane? Nie wiem. Chyba poziom pierwszy i później poziom trzeci i później poziom piąty. Także sobie sami to sprawdźcie, co możecie wykupić. Najprawdopodobniej będziecie na poziomie trzecim, jak jesteście w jakiejś gildii. Już od początku, jak zaczęliście grać w Lost Ark.
No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o samą skrzynię, to to jest tylko szansa na to, że tam może być ten bilet, czyli to nie jest tak, że kupiliśmy teraz dwie skrzynie i będą bilety. Nie, tutaj będzie srebro tylko, a bilet to jest tylko czymś takim dodatkowym, więc ja sobie otworzę. Otworzymy jedną. I teraz otworzę drugą. Także widzicie, tylko srebro jest i to jest normalne, bo ogólnie bilet jest tylko takim dodatkiem. I spróbujemy, otworzymy jeszcze jedną. No i fajnie by było, jakby był bilet. No i widzicie, udało się akurat na kostkę, czyli nie na to, co tutaj szukam, bo najbardziej ucieszyłbym się z faktu, jakbym dostał bilet na Lipstone, czyli na Boss Rush, ale jest na kostkę, więc jakbym tam, kurczę, potrzebował, wiecie, te dodatkowe Moons Breath'y, no to zawsze mam 4 gwiazdy, więc będzie dosyć sporo tego. Mam nadzieję, że komuś się to przydało. No i to było na tyle. Trochę chaotycznie może mówiłem, mam nadzieję, że było enough, żeby zrozumieć. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia, do zobaczenia. Zapraszam na kolejne filmiki z Lost Ark i też z Dune soon. Mam nadzieję, że niedługo już będzie Dune, bo bardzo chciałbym zacząć grać. No i ja też nie będę już miał tyle czasu, żeby grać nawet, że tak powiem, casualowo. Więc wydaje mi się, że będę grał tylko w weekendy w Dune, ale zobaczymy, jak to będzie. Tyle co. Jak będę mógł grać, to będę wrzucał, jak nie będę mógł grać, to po prostu przestanę grać w Lost Ark, bo jednak nie oszukujmy się, Lost Ark, okej, można grać systematycznie, załóżmy 2 godziny, 3 godziny dziennie i progresować, ale no jak człowiek nie ma czasu i będzie miał tylko 2 godziny, załóżmy w tygodniu, no to wydaje mi się, że nie ma sensu grać w tą grę, jak się po prostu nie ma już w ogóle czasu za bardzo na granie. Także to było na tyle, dzięki za uwagę, do zobaczenia, zapraszam na kolejne filmiki na kanale i trzymajcie się, na razie, hej, cześć.